Myślę, że dla niektórych osób to może być zaskoczeniem, że wśród whisky dla osób początkujących uwzględniam także whisky typowe dla profilu torfowego, dymnego, silnego w smaku. I rzeczywiście jest tak. Osoby, które nie lubią whisky z zasady i nazywają ją wódą na myszach, pijąc whisky Bowmore pewnie tylko utwierdzą się w swoim przekonaniu. Jednak wierzę, że nawet wśród osób, które nie mają rozległego doświadczenia w piciu whisky, znajdą się takie, które pokochają smak dymny od samego początku. A jeśli nie, to warto przynajmniej poznać ten smak, wiedzieć, że istnieje i zdawać sobie sprawę z tego, że świat whisky jest bardzo różnorodny. Whisky Bowmore Legend to whisky, która nie jest bardzo złożoną whisky, natomiast pokazuje podstawowe elementy smaku dymnego, torfowego. Dlatego myślę, że również z uwagi na swoją przystępną cenę będzie whisky interesującą dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę ze światem whisky lub osób, które tę przygodę już rozpoczęły i chcą pójść dalej, poznając także whisky torfowe, dymne w smaku, niosące ze sobą aromaty torfu i morza. Mój opis i moją notkę smakową whisky Bowmore Legend znajdziecie klikając w link pod wideo.